Czego zdaniem pani Sanoku brakuje? Aby żyło się lepiej i młodszym, i starszym. Pieniędzy, proszę pani, emerytom. To by się żyło lepiej. No, proszę panią, służba zdrowia. To jest kwestia dla nas może najistotniejsza. Cały tydzień. W poniedziałek byłam u lekarza. Dzisiaj byłam na badaniu krwi. Jutro mam iść po wyniki. A to już 84 lata, już się tak łatwo nie chodzi, proszę panią. Jestem zaskoczona likwidacją dwóch bardzo ważnych tych oddziałów, mianowicie ginekologii i noworodków. To jest rzecz w takim mieście dla mnie niedopuszczalna, tego nie mogę zrozumieć. Żyje się dobrze, ale mogłoby się żyć lepiej oczywiście. No właśnie, czego Sanoku brakuje? Pracy. Chciałabym znaleźć pracę, ale no jak na razie skończyłam dwa kierunki studiów, no i nie mam gdzie jej znaleźć, prawda, więc... A za te pieniążki, które mogłabym zarobić, no to już lepiej siedzieć z dzieckiem, prawda, niż jeszcze opłacić nianie. Także no Sanok jeszcze tutaj dużo mogłoby się wydarzyć. No dlatego ludzie wyjeżdżają. No tutaj chyba połowa, co druga osoba żyje, mieszka za granicą albo ma jakieś dochody, więc to świadczy o czymś, prawda? Czy pani kiedykolwiek rozważała wyjazd? Ja już byłam. Wróciłam. No. Nie żałuje pani powrotu? Powrotu nie żałuję, ale mówię, wciąż jak dla Sanoka, no mogłoby się dużo wydarzyć i nasza sytuacja mogłaby się polepszyć i dla nas, i dla naszych dzieci. Ja jestem tu tylko na wakacjach, więc ciężko mi tak powiedzieć, jak się przez cały rok żyje, ale to zależy, w jakim sensie się żyje w Sanoku, to znaczy, czy są jakieś atrakcje? Atrakcje, o to jak się miasto rozwija, ty w ogóle Sanoka jesteś, czy nie jesteś Sanoka? Ja tak, ale ja studiuję w Warszawie, więc... Ale wydaje mi się, że jest bardzo dobrze, to znaczy nie ma dużo atrakcji, ale ciężko oczekiwać po Sanoku, po takim mieście, że wydaje mi się, że jest chyba coraz lepiej. W jakim kontekście? No nie wiem, tak ładnie jest przede wszystkim. Ulice są odnawiane, ostatnio tu na Olchowcach u nas jest nowa droga, więc przez taki pryzmat wydaje mi się, że jest lepiej, ale tak w takim szerszym, no ciężko jest mi powiedzieć. Mhm. Powiedz mi, bo wspomniałeś o tym, że studiujesz w Warszawie, czy po studiach... Co byś musiał stać w Sanoku, aby się do tego miasta wrócił? No nie, ja do Sanoka na pewno nie wrócę. To znaczy Sanok nie spełnia jakichś takich moich oczekiwań, jeśli chodzi o jakąś taką kulturę znajomych. Wydaje mi się, że ja po prostu oczekuję, żeby jednak mieć jakąś taką sferę, powiedzmy, intelektualną, w której mógłbym się realizować. No Sanok jest wspaniałym miastem pod względem, powiedzmy, takiego wypoczynku. Jest mi tu bardzo dobrze zawsze na wakacjach, ale tak, żeby tu mieszkać, no... to nie, na stałe, więc na pewno nie będę wracał. Czy ty wiążesz swoją przyszłość z tym miastem? Nie. Dlaczego? Raczej większe miasto wolałbym. No właśnie, z jakiegoś powodu wybierasz większe miasto. Dlaczego? Więcej perspektyw jest, prawda? Czego Sanoku brakuje? No bo ostatnie szacunki Polskiej Akademii Nauk nie były zbyt przychylne dla Sanoka. Tak, okazuje się, że miasto się wyludnia, grozi mu zapaść gospodarcza. Co takiego powinno... Czy tylko Sanoka? To... No, oczywiście, oczywiście. W Polsce. To nie jest wina ani tej władzy, ani niczego, tylko całej sytuacji ekonomicznej w kraju. Więc to nie można to powiedzieć, że to jest wina burmistrza, czy tych nowych rządów, czy poprzednich, czy coś takiego. Tak, ale jest tendencja we wszystkich miastach w Polsce. Tylko duże miasta się rozwijają, małe niestety nie. A co brakuje? Dróg. Myślę, że dróg. Dobrych dróg. I podmiejskich, i tu nawet w samym mieście. Także mi się wydaje, że to jak najbardziej. Pracy brakuje, może mało pracy, bo ludzie pouciekali stąd. Brakuje pieniędzy. A miasto się rozwija, budują tam aquapark, no dworzec ponoć mają budować. Myśli pani, że to są pozytywne zmiany? Ja wiem, czy to pozytywne, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie powiem. A pani jak się żyje, Sanoku? A co ja, przeciętnie tak. Mam rentę i tak żyję. Co się powinno w mieście zmienić, aby tutaj żyło się lepiej i żeby tutaj młodzi ludzie chcieli wracać? Żeby było więcej pracy, to może by wracali, a tak to nie ma pracy. Co to taka praca? Małe zarobki, niskie są w ogóle. Jak się żyje w Sanoku? Coraz gorzej, proszę pani. Dlaczego? Młodzi co takiego ludzie, się dzieje? Młodzi ludzie pouciekali, bo tu nie ma pracy, nie ma niczego. Zakłady polikwidowali. Wszystko za granicę, po większych miastach. Wszystko. Co powinno się zmienić, aby młodzi ludzie jednak chcieli tutaj zostawać, a w tym mieście żyło się lepiej? Proszę panią, przeważnie zakłady pracy, żeby po jakieś powstały w ogóle, żeby dali ludziom pieniądze zarobić, to są najniższe krajowe, o czym my rozmawiamy. Całkiem inaczej zarabiają w Rzeszowie, w Krakowie, w Warszawie, jak tu u nas.
Nie, ma raczej wątpię, że Sanoku coś takiego, jakieś wyższe zarobki będą, jakieś stałe miejsce pracy. Także dla młodych ludzi to tak, takie miasto to jest raczej nie za dobre rozwiązanie. Trochę mogłoby być lepiej, bo ten autostrad zawalili, więcej pracy by było, a tak nie ma pracy. A miasto się zmienia na plus czy na minus? Na plus. Na plus.